Hej, kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia, czyli o tym, dlaczego mimo że masz firmę, pracujesz od rana do wieczora, a dalej nie masz pieniędzy albo zarabiasz bardzo mało. Podam to na przykładach trzech osób, które do mnie gdzieś się napisały i mają konkretny problem ze swoją firmą. Z czego to wynika? Więc wytłumaczę Ci, z czego to wynika i co zrobić z tą Twoją firmą, żeby było inaczej i na przyszłość, żebyś Ty nie popełniał takich błędów jak te osoby. Pierwsza pani, która napisała, że zarabia 1300 zł, pracuje od rana do wieczora, haruje ile się da i jej mąż tak samo i zarabia 1300, więc ewidentnie coś jest nie tak, a założyła agencję reklamową. Drugi, opowiem o pewnym taksówkarzu, chociaż nie powinienem, bo bardzo nieładnie o mnie napisał w ostatnim komentarzu, ale wytłumaczymy sprawę, o co chodzi. I opowiem o dziewczynie, z którą spotykałem się 15 lat temu i rozstała się ze mną po tym, jak jej powiedziałem, co złego zrobiła w swoim biznesie, że jej biznes padł. Ja jej to wtedy powiedziałem tak bezczelnie w twarz, bo wydawało mi się, że, no nieważne. Powiem Ci, co to znaczy, był to biznes, ona sprzedawała ubrania dla dziewczyn, miała sklep modowy, powiedzmy, no i ten sklep padł. Z czego to się bierze? Zanim rozwikłam te wszystkie sytuacje, zacznę od początku, co jest najważniejsze przy zakładaniu biznesu i przy prowadzeniu jego i myślę, że po tym, co Ci powiem, już sam odpowiesz, dlaczego te biznesy padły. Pierwsza podstawowa sprawa jest to kwestia bariery wejścia. Co to jest takiego? Jeśli zakładasz biznes, który może założyć każdy, bez większej wiedzy, bez większej gotówki, bez większego doświadczenia, to znaczy, że będziesz miał ogromną konkurencję. Co jest takim biznesem? Sklepy spożywcze, które są wszędzie. Dobra, tutaj trzeba mieć jakąś gotówkę, chociaż czasami nawet nie, bo wystarczy mieć kawałek lokalu przy domu i sklepów spożywczych, gdzie się przez Polskę nie pojedzie z cała masa. Bo pojedzie się do hurtowni, hurtownia Ci da na miesiąc czy na dwa miesiące nawet kredyt, zatowarujesz się, tylko potem jest problem taki, że kolejny sklep spożywczy jest 100 metrów dalej. Bariera wyjścia jest bardzo niska. Co jeszcze jest, jaki jeszcze biznes? Dowolny biznes, powiedzmy nawet z Allegro, na Allegro masa ludzi odkąd Allegro istnieje, masa ludzi sprzedaje tam rozmaite rzeczy, tylko sprzedaje to, co wszyscy sprzedają, czyli pierwsza rzecz, jaką ktoś sobie pomyśli, żeby sprzedawać na Allegro, to będziemy sprzedawać jakieś gadżety do telefonów, bo wszyscy mają telefony, potrzebują etui, potrzebują jakieś tam pierdołki i znowu ktoś kupuje masę towaru, nie wiem, etui jakieś, coś tam do telefonu, ale to mają wszyscy. Mają to wszyscy. Skoro mają to wszyscy, walczysz z ogromną konkurencją. Tu jest troszkę większa bariera wejścia, ale nadal każdy może to robić. Kwestia otworzenia restauracji. No bo wychodzimy z założenia, że każdy i tak potrzebuje zjeść, no to będzie się to sprzedawać. A praktyka pokazuje, że 50% restauracji bankrutuje w przeciągu roku. Dlaczego? To powiem w następnym punkcie. Więc jeśli myślisz o jakimś biznesie, pomyśl, jaka jest bariera wejścia. Czy tam jest trudno wejść, czy tam jest łatwo wejść. I te trzy przykłady. Pani, która otworzyła agencję reklamową. Bariera wejścia jest totalnie zerowa. Naprawdę nie musisz nic umieć, nie musisz mieć wielkiej gotówki, ani jakiejś tam niesamowitej wiedzy, bo no, agencja założenia działa w ten sposób, że jest klient, a ktoś inny Ci zrobi coś dla tego klienta i Ty bierzesz prowizję. Każdy jest to w stanie zrobić. Tak samo działają agencje turystyczne, tak samo poniekąd, tak? Zasada działania. Agencje turystyczne, agencje pośrednictwa nieruchomości, czyli no, jest to sprawa banalna. Każdy to może robić, więc nie ma, no niestety tak jest, że się zarabia małe pieniądze, bo się walczy z konkurencją, więc walczy się, żeby złapać klienta, daje się złapać w cudzysłowie, tak, żeby pozyskać klienta jak najmniejsze marże, no ale wiesz, jak masz minimalne marże, no to na czym tutaj zarobisz? Tak, w sklepie spożywczym, no 5% zarobku na czymkolwiek, no to nie jest zarobek. Kwestia tego taksówkarza. Potrzeba tylko samochód 20-letni, który można kupić za 5000 zł, zagazować, tyle. To każdy to może robić, licencje tak samo każdy może zrobić, to
nie ma tam żadnej nowej technologii. Kwestia tej mojej dziewczyny z tym sklepem. No tam była trochę większa, musiała mieć trochę więcej wiedzy, żeby przynajmniej mieć orientację, co takiego te dziewczyny będą kupować, ale no, wymagało to od niej tylko odrobinę gotówki, żeby kupić kilka tych ciuchów i to wszystko. I w tym wypadku, ja okej, za chwilkę powiem, co w tym wypadku zaważyło, że ona sobie nie poradziła. Kolejna sprawa, czyli tak, pierwsza bariera wejścia, a drugie jest to kwestia właśnie wiedzy, kwestia doświadczenia. Bo zakładasz, powiedzmy, tą agencję reklamową, nie masz w ogóle doświadczenia w tym temacie, bo zakładasz, że ktoś ci zrobi, tylko masz znaleźć klienta. W ogóle nie masz pojęcia, jak ten biznes działa. Taki przykład, otwierasz zakład fryzjerski, w ogóle nie masz pojęcia, jak strzyc, ale stwierdzasz, że otworzysz zakład fryzjerski. No, są ludzie, którzy takie rzeczy robią i dziwią się, że potem im biznes pada. Co w związku z tym można zrobić? Najprostszą metodą, nie chodzi o to, żebyś szedł na jakieś tam, nie wiadomo, kursy, studia, żeby zdobyć wiedzę, jak to robić. Jest sprawa bardzo prosta. Chcesz, powiedzmy, zostać fryzjerem, to nawet nie chodzi o to, żeby zostać fryzjerem, bo możesz zatrudnić fryzjerów, ale żeby otworzyć biznes fryzjerski i żeby zobaczyć, czy to będzie działać. Możesz po prostu zatrudnić się, czy jako pomoc, czy jako ktokolwiek, kto będzie po prostu w tym zakładzie fryzjerskim, żebyś zobaczył, jakie są problemy, żebyś usłyszał, jacy przychodzą klienci, o czym mówią, na co narzekają, jak to wszystko działa, gdzie trzeba się gdzie trzeba kupić towar, bo no, do fryzjerstwa też trzeba mieć ten towar, kwestia kosmetyków, kwestia lokalizacji. Jeśli będziesz otwierał restaurację, tak samo. To nie jest tak, że, nie wiem, pracowałeś gdzieś jako, nie wiem, nawet pomoc kuchenna, więc na pomocy kuchenny, będąc na zapleczu, czy nawet na zmywaku w Anglii gdzieś pracowałeś i nagle stwierdzasz, że otworzysz to w Polsce. Wiesz, no, pomysł może jest dobry, tylko że jest o wiele więcej aspektów poza tym, co się dzieje na zapleczu, bo jest kwestia sprzedaży, jest kwestia reklamy. Jest kwestia tego, co ty będziesz sprzedawał, kto w ogóle będzie twoim klientem. Podstawowa pytania, kto będzie twoim klientem. Więc jeśli chcesz robić biznes w postaci zakładania, nie wiem, restauracji czy baru, to zatrudnij się w barze, ale nie gdzieś tam na zbywaku, tylko tak, żebyś miał przegląd, gdzie się da. Więc jeśli w jednym będziesz mógł być tylko na zapleczu, to popracuj tam nawet 2 tygodnie i pójdź do takiego miejsca, gdzie będziesz mógł pracować jako kelner, żeby zobaczyć to z dwóch stron, żeby móc popracować chwilę za barze i popatrzeć, jak ten cały biznes funkcjonuje. Czy ci się to w ogóle będzie podobać, bo może się okaże po miesiącu prób w różnych takich miejscach, że to po prostu albo ciebie przerasta, albo, nie wiem, klienci, którzy przychodzą, albo atmosfera, albo cokolwiek jest dla ciebie takie, że tam nie jesteś w stanie pracować. Więc trzeba to sobie wcześniej przetestować. To są dwie podstawowe rzeczy. Takich aspektów jest o wiele, wiele więcej, ale wiesz, to jest na opowiadania na 5-dniowe szkolenie na temat prowadzenia biznesu, co najmniej. Ale po kolei przejdźmy teraz przez te 3 osoby, co one by takiego mogły zrobić, żeby ten biznes im lepiej funkcjonował. Pani od agencji reklamowej. To będzie trzecia taka duża sprawa. Jest to kwestia też regionalizacji, bo zakładasz czy tą agencję reklamową, czy sklepik, czy zostajesz fryzjerem, czy otwierasz bar, cokolwiek, ale większość ludzi, szczególnie w Polsce, myśli w ten sposób. Ja to zrobię w mojej miejscowości, gdzie mieszka 15, może 30 tysięcy ludzi i ja będę najlepszy. Wiesz co, no pewnie będziesz najlepszy, bo to nie ma problemu, żeby otworzyć coś takiego, tylko nie zdziw się, że jak za 2 miesiące powstanie ci konkurencja obok, no bo tak się zazwyczaj dzieje, bo ktoś zobaczy, oho, tobie się powodzi, bo ty masz biznes, to zaraz dosłownie po sąsiedzku ci się otworzy konkurencja. Co w związku z tym? Teraz może ci się wydać to lekko szokujące, że ci coś takiego podpowiem, ale w momencie, kiedy zakładasz taki biznes, w jednym miejscu, ty nie myśl o tym, że on będzie w jednym miejscu. Ty planuj, co zrobić, żeby to była sieć. Co zrobić, żeby ten biznes otworzyć potem w mieście wojewódzkim i w kolejnym, i w kolejnym, i w kolejnym. Ale mało tego. Słuchaj, Polska jest małym, stosunkowo biednym krajem. I to jest tylko 30 parę milionów ludzi. Masz po sąsiedzku Niemcy,
gdzie jeśli tam otworzysz oddziały swojej firmy, będziesz miał z tego przynajmniej czterokrotnie większy dochód. Przynajmniej. A tak naprawdę będziesz miał pewnie dziesięciokrotnie większy. Nie ma problemu, żebyś ten twój biznes, w przypadku tej pani od agencji reklamowej, nie ma problemu, żeby tą agencję prowadzić przez internet i pozyskiwać klientów ze Stanów, z Francji, z Berlina, skądkolwiek. Okej, możesz powiedzieć, że nie znasz języków. No i co z tego? Znaczy, po pierwsze możesz się nauczyć, ale to jest, no, domyślam się, zbyt trudne może być, skoro do tej pory to tego nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś, ale są tłumacze. Jeśli masz stronę internetową, możesz ją zrobić w określonych językach i tą stronę w odpowiedni sposób promować w internecie i klienci będą do ciebie zaglądać. A taki klient z Anglii, ze Stanów, jak przyjdzie do firmy z Polski, będzie w szoku, że ta firma zrobi mu tak po pierwsze dobrze, a po drugie tanio. Przy czym, jak będziesz podchodził do biznesu w ten sposób, że będziesz coś robił taniej od innych, to zapomnij o tym biznesie. To sam sobie kręcisz linę, tak, na której zawiśniesz. Zapomnij o takich rzeczach. Więc w przypadku tej agencji reklamowej, jeśli już chcesz coś takiego robić, chociaż ja bym tego osobiście nie robił, bo prowadziłem agencję reklamową przez wiele lat i wiem, z czym to się wiąże. To się wydaje fajne, jak ma się jedno zlecenie, na którym się zarobi duże pieniądze, a potem się długo szuka, zanim się znajdzie kolejne. Myśl o świecie. Nie myśl tylko o swoim mieście, nie myśl tylko o swoim województwie, nie myśl tylko o Polsce, myśl o całym świecie. I to w dowolnym biznesie, jaki założysz. Kolejny przykład taksówkarza, tak? Mała bariera wejścia. Taksówkarzem może zostać każdy. Dobra, nie będę mówił na temat taksówkarzy, co myślę. Powiem o firmie Uber. Jest firma Uber, która powstała parę lat temu. Ta firma w tym momencie to jest największa firma, która zajmuje się przewozami osobowymi na świecie. W przeciągu paru lat. Wszystkie taksówki, wszystko co tylko się da, zakasowali. Nikt nie ma z nimi szans. U nas taksówkarze się buntują. Dlaczego? Bo Uber jest tańszy, bo Uber jest sprawniejszy, bo Uber jest bardziej uczciwy i można by tak długo wymieniać. Kto może jeździć na takim Uberze? Praktycznie każdy, kto ma samochód. Bariera wejścia jest niska i zarobki są dokładnie takie same. Zarobisz 3000, jak będziesz pracował w San Francisco, zarobisz około 5000 dolarów, tylko że tam są o wiele wyższe koszty utrzymania. Ale bariera wejścia jest niska. Ale popatrz na to z drugiej strony. Skoro zakładasz, chcesz się zajmować przewozami, powiem Ci jeszcze odnośnie tego Ubera. Parę razy zdarzyło mi się jechać Uberem i trafiałem kilka razy na takiego pana, który być może teraz ogląda, to go pozdrawiam, będzie wiedział, kogo chodzi. Pan wziął w leasing, wtedy kiedy z nim ostatnio rozmawiałem, 6 samochodów i zatrudnił sobie do tego kierowców. On płaci tym kierowcom przyzwoitą kwotę, ale do niego trafia jakaś tam część. On sam swoją drogą jeździ. To już jest o wiele lepszy biznes, jak jeżdżenie samemu. Ale popatrz wyżej. Może w tym momencie zbyt duża abstrakcja, ale a co by było, gdybyś ty był właścicielem, gdybyś ty wymyślił taką aplikację jak Uber? Ktoś to zrobił, to tam byli ludzie po prostu, którzy za tym stali. To nie była jakaś wielka korporacja, to nie byli jacyś niesamowicie wielcy myśliciele, to nie byli ludzie, którzy mieli wielkie pieniądze. Po prostu mieli pomysł, zrobili coś, zrobili taką aplikację, a potem poszukali na to inwestorów i widzisz, w przeciągu paru lat dorobili się miliardów. Więc nie patrz od strony tego, że zostaniesz taksówkarzem i sobie zarobisz tam parę tysięcy, patrz od strony tego, jaki by tutaj zrobić system, dzięki któremu inni będą zarabiać, czyli ci poszczególni ludzie będą zarabiać, ale ty na tym, ty masz z tego jakiś tam mały procent, ale masz tysiące ludzi. I te tysiące ludzi pracują cały czas na ciebie. Bo ty jako kierowca gdzieś tam zarabiasz, ale ten Uber na tym zarabia przez skalę. Zresztą będąc taksówkarzem, popatrz na swoją korporację. Ktoś tego jest właścicielem. Chociaż ja bym w ogóle nie wchodził w biznes taksówkowy. Jeśli bym już chciał, jeśli bym powiedzmy uwielbiał jeździć samochodem i chciałbym na tym zarobić, to bym nie myślał o tym, żeby kupić taksówkę i jeździć jako taksówkarz, tylko pomyślałbym o klientach premium. Na przykład kupiłbym
Może nie taką limuzynę potężną, ale kupiłbym jakiś ładny samochód, którym by można wozić pana prezesa i bym po prostu wynajmował się z usługami luksusowymi. Czy to na wesela, czy to właśnie jako usługa premium. Bo bariera wejścia jest o wiele większa, bo trzeba mieć samochód, który tam kosztuje powiedzmy przynajmniej 100 tysięcy. A to już nie każdy jest w stanie zrobić. Niedawno się fajne biznesy porobiły w Polsce, jak ktoś słusznie wymyślił, że kierowca, który pojedzie do klubu na imprezę, wypije sobie i potem ma problem. Więc paru chłopaków dobrze pomyślało i zrobiło biznes taki, że jeżdżą odbierać takich panów. Nawet ich samochód mogą odwieźć. Można. Co do dziewczyny tej, która te ubrania sprzedawała, tak, modę. Pierwsza podstawowa sprawa to była kwestia lokalizacji. Niby to było w centrum, tylko żeby się dostać do niej do sklepu, to nie była wystawa, która była przy ulicy, tylko trzeba było wyjść na piętro. No bo było tanio, no to się wynajęło na piętrze. Tylko że ludzie są bardzo wygodni. I kwestia lokalizacji w przypadku takiego biznesu jest sprawą pierwszorzędną. Popatrz, jak robi na przykład Ape, który ma swoje sklepy, gdzie sprzedaje swoją elektronikę. To są najlepsze lokalizacje w mieście. Absolutnie najlepsze. Polski miliarder, ten od CCC, jak przeczytasz sobie wywiady, to co on mówi, dla niego to jest podstawa lokalizacji. Jak on lokalizuje swoje sklepy z butami, to muszą być najlepsze miejsca w centrach handlowych. Tam, gdzie się kręci najwięcej ludzi. Lokalizacja. Pozostałe sprawy to jest oczywiście kwestia reklamy, to jest kwestia obsługi klienta. Przede wszystkim obsługa klienta. To, co widzę na przykład, jak jestem w Stanach, czy jestem w Kanadzie, jacy są ekspedienci, gdziekolwiek jaka jest sprzedaż, jacy są oni serdeczni, jacy oni są wylewni. Ja dosłownie tam się czuję tak, jak oni by wyszli z zalady i mnie dosłownie uścisnęli za to, że jestem ich klientem. I teraz sobie myślę o tym taksówkarzu, który tam od kłamców mnie wyzywał w komentarzu i tam, że głupoto opowiadam. Jeśli ty wobec mnie, nie znasz mnie, obejrzałeś jeden filmik, nie wywnioskowałeś z tego, co wszyscy inni, obraziłeś przy okazji całą masę ludzi, bo powiedziałeś, że te komentarze są tam po prostu powymyślane, nie wiadomo co. Słuchaj, jeśli ty w ten sposób traktujesz innych, to jak ty traktujesz swoich klientów? Ja sobie tego nie wyobrażam. Jeśli twoje podejście do klienta i kogokolwiek, kto prowadzi biznes, podejście do klienta jest takie, że byleby mu pieniądze wziąć za usługę, za cokolwiek zrobi. Słuchaj, nie ma szans, żebyś ty zrobił jakikolwiek biznes, jeśli ty nie będziesz lubił ludzi, jeśli nie będziesz uważał, że ten twój biznes to jest naprawdę coś, co ludziom pomaga, że ty jesteś tą osobą, która ludziom pomaga. Parę dni temu rozmawiałem z moją znajomą, która ma biznes sportowy i mówiła, jak to tam coś słabo funkcjonuje. I podaje mi przykład mojego kolegi z Poznania, który ma biznes narciarski. Sprzedaje narty w Poznaniu, gdzie nie ma górek, gdzie nie ma śniegu, ale co roku zwiększa niesamowicie obroty, zarabia bardzo duże pieniądze, pracuje tylko 3 miesiące w roku, a przez 9 miesięcy w roku robi to, co chce. Jego biznes cudownie się kręci. Tylko że jego podejście, jemu nie, okej, zależy mu na sprzedaniu nart, ale przede wszystkim dla niego liczy się zadowolenie klienta. Jak do niego klient przychodzi, to czuje się lepiej jak u siebie w domu. Zostanie poczęstowany odpowiednim napojem, uśmiechem, opowiedzą mu kawał, klient się tam czuje cudownie. Więc pomyśl, co ty możesz zrobić, żeby klient się czuł cudownie u ciebie. Słuchajcie, takich rzeczy jest naprawdę cała masa, które można by godzinami, całymi dniami opowiadać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja ci podałem takie najważniejsze elementy, na które zwróć uwagę, jeśli prowadzisz biznes, to da ci jakąś odpowiedź, na razie małą, ale już ci da do myślenia, dlaczego zarabiasz mało w tym biznesie. Być może będziesz musiał się przekwalifikować, być może będziesz musiał założyć coś nowego, ale będziesz miał już doświadczenie. Ja postaram się odnośnie biznesu jeszcze opisać parę rzeczy dla tych osób, które są na moim newsletterze, więc jak jeszcze nie jesteś, to możesz wejść na stronę sukces.pl, zostawisz tam swojego maila, będziesz dostawał ode mnie takie wiadomości, o których ja tutaj nie mówię, no bo wiesz, ja tutaj mówię takie ogólne, podstawowe informacje, a konkretniejsze
wejdziesz na newsletter, wejdziesz na sukces.pl, zostawisz maila, dostaniesz więcej. To tyle z pięknego miejsca, z nad jeziorka. Usłyszymy się za tydzień. Dzięki, hej!